Są trzy bardzo intymne czynności, które mają jedną wspólną cechę, że jedna ludzka istota staje się częścią drugiej istoty poprzez intencjonalny akt, że chcę tego, chcę być częścią ciebie, chcę być w tobie, chcę ciebie czuć w sobie. To jest doświadczenie seksualne. To jest również jedzenie, chociaż my tak nie dialogujemy z jedzeniem, ale ono staje się częścią nas. To jest coś bardzo intymnego. I wreszcie poznawanie kogoś też jest jakimś takim doświadczeniem, kiedy poznając sprawiam, że ty jakoś zamieszkujesz w moim świecie, stajesz się częścią mojego świata. I Biblia bardzo chętnie sięga po właśnie któreś z tych doświadczeń, które mają tę cudowną cechę, że jest to przenikanie, jest bycie częścią siebie. Dzisiaj Jezus mówi o jedzeniu. On chce być częścią nas. On chce być w tobie, we mnie.